Ryszard Borowiecki, 23 maj 2024 rok, godzina 15.53 i mamy pełnię. Pełnię jedną z najbardziej tajemniczych, bo jednak, co tu ukrywać, ona należy do znaku byka, a znajduje się w bliźniętach. Jak to jest? Ponieważ bardzo późno był nów i musimy się z tym pogodzić, że tutaj następuje zupełnie inna sytuacja planetarna. Księżyc znajduje się oczywiście w Strzelcu i co najciekawsze, że wkłada sam się koziorożca, więc on jest taki dosyć naukowo twardy. I trzeba brać pod uwagę, że trzyma się swoich zasad, bardzo twardych zasad. Koziorożec jest naprawdę trudnym znakiem i w dodatku władcą koziorożca jest Saturn. I tutaj właśnie znajduje się księżyc w tej dwadasamsie, a wiem, że Saturn jest w tej chwili w rybach. I to połączenie działa dosyć intrygująco, nawet wręcz z wielkimi efektami, które oczywiście będziemy uczestnikami ich w każdym calu. Słońce z kolei jest, wiemy, że w bliźniętach i w dładzie raka. Rak to rodzina, państwo, państwowość, to wszystko, z czym się to kojarzy i z tym, co najważniejsze, dlatego też to wszystko przygotowuje nas do pewnych zagadnień. Zagadnień, które będą bardzo długo funkcjonowały w naszej nie tylko świadomości, ale w naszej rzeczywistości. Ze względu na to, że wszystkie planety tutaj znajdują się właśnie bardzo blisko siebie i to jest najbardziej istotne. Jedną z najważniejszych rzeczy to Merkury, który jest w byku i jest w dładzie panny, także nie popuści w swojej interpretacji, nazwijmy, działań. Dlatego, że w byku czuje się niezbyt ciekawie, dlatego, że jego siedzibą jest z kolei przecież znak, w którym znajduje się Słońce, czyli bliźniąt, a tutaj następuje taka troszeczkę twarda i bardzo silna reakcja, zarówno jak i słowna, tak i nie tylko. W każdym momencie Merkury teraz się zastanawia, jak to zrobić i jak to, no powiedzmy, silną ręką chwycić. Następnie Wenus. Wenus znajduje się w byku, ale w dładzie barana, więc jest w takiej opozycji, w takim lekkim mariażu i też w takiej dosyć dziwnej sytuacji, ponieważ dla naszego byka baran znajduje się akurat w ostatniej dładzie, która jest najbardziej, powiedzmy, że działająca w sposób dający ofiarność, tylko z której strony, czy z naszej, czy z tej przeciwnej. Jeżeli z tej przeciwnej, zapraszamy, ale jeżeli z naszej, nie za bardzo mnie to bawi. Następnie Mars jest w baranie, w dładzie skorpiona. To dłada dosyć ostra, dosyć silna, dosyć charakterystyczna. Skorpion jest znakiem dosyć odważnym i w dodatku jest on, jego władca jest wyższą oktawą barana, a tam się właśnie będzie delektował swoją jurysdykcją, swoją ambicją, swoim psychologicznym podejściem do pewnych rzeczy. Wiemy, że Mars jest Bogiem i
wiemy czego. Więc tutaj nie potrzeba więcej stwierdzać, a z kolei nasz Jowisz jest również w byku, ale w dyładzie barana i już będzie lada moment wychodził na równy rok do znaku bliźniąt i ułatwi tutaj korespondencję, także umocni pewną logikę, umocni pewne pragnienia i to wszystko, co jest najważniejsze. Z kolei Saturn jest w rybach i w wadze, więc dlatego negocjacje przechodzą dosyć ciężko, ale za to w jakiś sposób. I też przez to też Saturn będzie ćwiczył wszystko, co jest złem, a wręcz dobro będzie wychwalał ze względu na to, że Neptun jest z kolei w rybach, ale w dyładzie wodnika, co daje niekonwencjonalne podejście do wszystkiego tego, co nazywamy filozofią, religią, czy też wpajaną dziedziną, czyli pedagogiką, bo to wszystko daje jeszcze Pluton, który jest w wodniku i w dyładzie wodnika. On będzie reformował i właśnie na swój strój i na swój wygląd, który jest tak bardzo istotny i tak bardzo potrzebny nam wszystkim, dlatego że spodziewamy się zmian i oczywiście one muszą nastąpić, ale nie te zmiany, które wymyślił sobie człowiek, a te zmiany, które przyszły w związku z kosmosem, z przyrodą i tym wszystkim, co by nas najbardziej intrygowało, czyli wolnością i niezależnością. A to jest chyba numer jeden w tym całym ambarasie i trzeba przyznać, że planety ciężkie, tak jak Pluton, tutaj oczywiście Neptun i Uran, dają taką specyficzną wolność, z tym, że podparte naszym szalonym Marsem dają efekt troszeczkę, który jest niezamierzony dla nas, dlatego że chcemy iść drogą prostą, a jednak ona staje się coraz bardziej wyboista, z tym, że te wyboje wyskakują jak Filip z konopi. Nie wiadomo skąd i dla kogo i komu to jest potrzebne, ale wiemy, na czym to polega i właśnie tutaj trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że kosmos jest niemiłosierny i kosmos zawsze, za każdym razem uczy pokory, uczy tego, co robimy w duchowości, co prowadzimy w tej duchowości, co jest przeznaczeniem naszego losu, który jest zapisany gdzieś w kosmosie, a nie los, który jest spisywany tutaj gdzieś na Ziemi, mimo to, że niektóre utwory są w natchnieniu stworzone, ale to jeszcze nie jest to. To jest siła, która jest silniejsza od wszelkich sił i twórcza w ten sposób, że zmienia radykalnie i diametralnie to wszystko, co jest, przypuśćmy, w kosmosa w rękach, czy też w dłoniach, czy też w czterech literach, bo te litery cztery są chyba najważniejszym gestem w tym wszystkim, abyśmy rozpoznawali, w czym i gdzie znajduje się prawda. Zostawiam Państwa oczywiście z tym problemem do rozwiązania, żebyśmy się nie znaleźli właśnie w tych literach i bardzo głęboko. A to protest
przeciwko sobie. Wyznaczam najważniejsze, żeby umieć patrzeć gdzieś w przestrzeń, a nie w litery. Bo litery można rozłożyć i zupełnie inaczej to będzie wyglądać. Więc do zobaczenia i oczywiście wszystkich pozdrawiam i życzę, żeby ta pełnia była przepełniona miłością, pragnieniem i wolnością słowa, nie tylko. A co jest najpiękniejsze, niech nam to pomoże Bóg. Do zobaczenia.